Nagrodzony Srebrnym Niedźwiedziem na tegorocznym Berlinale, film Twarz był jednocześnie jedynym polskim filmem, który brał udział w konkursie głównym tego festiwalu. Czy reżyserka obnażyła w swoim filmie grzechy współczesnej Polski, gdzie pozycja kleru jest dominująca, a polska wieś karykaturalna? Jestem Marta i zapraszam do oglądania. Na pierwszy rzut oka fabuła o innowacyjnym przeszczepie twarzy może przywoływać wspomnienia jeszcze ciągle świeżego botoksu. Jednak nic bardziej mylnego, bo akcja rozgrywać się będzie nie w szpitalu, ale na polskiej wsi wśród prymitywnej i obłudnej społeczności. A przechodząc do rzeczy, to głównym bohaterem jest Jacek, w tej roli Mateusz Kościukiewicz, który jak większość mieszkańców wioski pracuje przy budowie potężnego pomnika Jezusa Chrystusa. Przy nim ten ze Świebodzina może się schować. Jacek jest długowłosym fanem muzyki metalowej, ma dziewczynę i Fiata 126P. Marzy o wyjeździe do Londynu i wyrwaniu się z rodzinnej dziury. Jednak dochodzi do wypadku na budowie, a życie Jacka może uratować tylko przeszczep twarzy. Po powrocie w rodzinne strony nic już nie jest takie samo. Historia Jacka, który w wyniku tragicznego wypadku stracił twarz i po jej rekonstrukcji nie został zaakceptowany przez otoczenie, ma udowadniać, że Polska nadal nie radzi sobie z tolerancją, akceptacją inności i zaściankowością. Małgorzata Szumowska razem z Michałem Englertem, odpowiedzialnym także za zdjęcia, stworzyli obraz polskiej wsi przesyconej stereotypami typowego Polaczka. Takiego, który za granicę się boi, jest ksenofobem, grzeszy, ale na mszy co niedziela pokazać się musi. Nie pominięto także roli księdza, który będąc powszechnie uznanym autorytetem w środowisku, pozwala sobie na pazerność, bezpośredniość w rozmowach z wiernymi i hipokryzję. Ale musisz mi obiecać, że będziesz chodził do komunii, że będziesz się modlił, że nie będziesz słuchał metalu. Bo nie wiadomo, czy nie przez to stało się to, co się stało. W rolach głównych oprócz Mateusza Kościukiewicza występuje Agnieszka Podsiadlik jako jego siostra i spora grupa naturszczyków, którzy całkiem nieźle radzą sobie przed kamerą, tworząc drugi plan. Doceniam drugoplanową rolę siostry, która mocno wspiera brata w dążeniu do realizacji marzeń, nawet gdy jest już za późno. Szkoda tylko, że na tle rodzinnych scen zbiorowych główna postać całkowicie ginie. O Jacku wiemy tylko tyle, że jest zakochany i że ma jakieś tam marzenia, a po wypadku, że miłość okazuje się pozorna, a przez wieś jest wyśmiewany. Mimo, że jest to główny bohater, to niestety nie przychodzi żadnej przemiany i wydaje mi się, że grubiańska twarz społeczeństwa jest istotniejsza od traumy Jacka. Co by było, jakby się dzieci takie urodziły? Z taką twarzą. Oprócz samej narracji wytykającej gombrowiczowską gębę Polaków, także zdjęcia Englerta są dosyć specyficzne i w zamierzeniu miały nadawać baśniowy charakter, ale zamiast tego wyglądają jak zdjęcia z Instagrama z zastosowaniem miliona filtrów. Dodatkowo film jest reklamowany jako, teraz uwaga, komedia inspirowana prawdziwą historią, co możemy zinterpretować jako film, przy którym można się pośmiać i jeszcze jest na faktach. Nawet jeśli pytanie księdza o pozycje seksualne swoich spowiedników może wywołać uśmiech na naszej twarzy, to już przypisanie historii Jacka do Grzegorza Galasińskiego, człowieka, który rzeczywiście miał przeprowadzony przeszczep twarzy, wielokrotnie mija się z prawdą. Szczególnie jego powrót na wieś. Według mnie reżyserka zatraciła równowagę w pokazaniu tego, co jest w ludziach najgorsze, a istotą historii głównego bohatera i jego emocjonalnego przeobrażenia. Film, powielając stereotypy małostkowej, zazdrosnej i rasistowskiej Polski, ani nie szokuje, ani też niczego nie odkrywa. Wszystko jest zbyt nadęte i nie ma ukazanej drugiej strony. Dlatego ode mnie leci 6 gwiazdek. Dzięki za oglądanie, a ja zapraszam Was na wywiad z Dodą, która zdradza, z kim piła piwo przed pierwszymi zdjęciami Pitbulla. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia.